Od pewnego czasu wykorzystujemy kolaże w Centrum Cyfrowym jako okazję do mówienia, czym jest domena publiczna i pokazania, gdzie można ją znaleźć, w jaki sposób można ją wykorzystywać. Jedną z takich okazji była prowadzona przeze mnie kampania Poużywaj sobie kolekcję warszawskich instytucji kultury w sieci. Jej celem było pokazanie, że w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie każdy z nas ma dostęp do kolekcji online instytucji kultury. Można je nie tylko oglądać, ale również ponownie wykorzystywać, niemal dowolnie, jedynie zaznaczając, kto jest autorem utworu oryginalnego. W ramach kampanii stworzyliśmy animowane kolaże, które pokazywaliśmy w kolejach mazowieckich, przed filmami w kinach, w metrze i w internecie. Zorganizowaliśmy również serię warsztatów dla nauczycieli, dla twórców, dla dzieci i dla młodzieży. Uczestnicy warsztatów mieli z tego bardzo dużo frajdy, każdy z nich stworzył własne dzieło, a przy okazji dowiedział się, czym jest domena publiczna i gdzie ją znaleźć. Część z tych kolaży możecie znaleźć na stronie kampanii, która jest dostępna obok tego wideo. W ramach kampanii stworzyliśmy również zmywalne kolażowe tatuaże, które okazały się niesamowitym hitem. Zresztą sami zobaczcie, jak nam to wyszło. Ty też możesz bez problemu poprowadzić taki kolażowy warsztat. Nie musisz mieć przygotowania plastycznego, nie musisz być artystą, artystką. Scenariusz takiego warsztatu jest częścią tego kursu. Warsztat kolażowy w bibliotece może krążyć wokół dowolnego tematu i być skierowany zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ważna jest diagnoza, dzięki której poznasz potrzeby swoich odbiorców. Więcej o takiej diagnozie lokalnej dalej w tym kursie. Tematem przewodnim takiego warsztatu może być na przykład książka miesiąca, komiks albo rodzinny herb. Tak naprawdę to ty będziesz wiedziała najlepiej, jaki temat będzie najbardziej pasował do twoich odbiorców i do twojej biblioteki. Powodzenia!